Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Stanisław Koczot i witam naszego gościa, pana Włodzimierza Bartkowskiego, prezesa Ogólnopolskiego Związku Producentów Drobiu Poldrup oraz wiceprezesa zarządu Cedrop SA. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Cedrop jest europejskim liderem na rynku produkcji mięsa drobiowego, działa intensywnie na rynkach międzynarodowych, zagranicznych, integruje rynek mięsa czerwonego. Jak to jest możliwe, że firma rozwija się w takim tempie praktycznie bez pomocy państwa? Wszystkie rządy od dziesięcioleci wspierały rynek mięsa wieprzowego, a jego sytuacja jest, no, nie jest najlepsza, zresztą o tym, jak widzimy. Dlaczego z rynkiem mięsa drobiowego jest zupełnie inaczej? Przede wszystkim rozpocznę swoją wypowiedź od tego, że bardzo optymistycznie świat przekroczył w roku ubiegłym spożycie na jednego mieszkańca kuli ziemskiej, przekroczono spożycie drobiu, pokonując cyfrę ponad 13 kg. Jest to naprawdę bardzo duży sukces produkcji drobiowej. Natomiast wracając do redaktora, do pytania pana redaktora, muszę powiedzieć jedno na samym początku. Przede wszystkim drób, tak jak pan redaktor zauważył, nigdy nie był wspierany przez państwowe instytucje. W zasadzie pozostawał sam sobie. Ma to, dzięki temu drób rozwijał się niezależnie, samodzielnie, zmuszony był do wnikliwej kontroli kosztów. Przez to byliśmy bardzo chłonni, jeśli chodzi o wiedzę, korzystaliśmy z doświadczeń innych krajów, bywaliśmy wiele razy za granicą, podglądaliśmy. Dzięki temu drób polski zaczął się dynamicznie rozwijać. Szczególne przyspieszenie nastąpiło w latach od 2000 do chwili obecnej trwa ciągły, dynamiczny rozwój polskiego drobiarstwa. Jest to rozwój organiczny, też o tym trzeba pamiętać. Jest to, pamiętamy o tym, że jest to przede wszystkim, w naszym przypadku jest to przede wszystkim rozwój organiczny, chociaż w ostatnim okresie również dokonujemy zakupów innych przedsiębiorstw, także poważnie rozwijających naszą firmę. Rozwój organiczny to jest stworzenie naprawdę kapitalnej bazy surowcowej drobiu w Polsce, stworzenie, mówiąc prost, kurników. Ponadto jesteśmy, produkujemy, myślę, że bardzo dobre pisklęta brojlerowskie. Jesteśmy również, obecnie eksploatujemy dwa duże zakłady ubojowe, również eksploatujemy zakład ubojowy kury oraz zakład ubojowy brojlerów w Krakowie. Zakład ten również zajmuje się ubojem gęsi, unikalnej produkcji, jeśli chodzi o mięso. No i przede wszystkim inwestycje, dużo bardzo inwestycji, 560 milionów złotych samych inwestycji. Pieniądze praktycznie z Cedrobu są przeznaczone na inwestycje i to, no, takie inwestycje bardzo zaawansowane. Właśnie, na ile te państwa inwestycje są inwestycjami w innowacje? Czy pod tym względem Cedrob ma mocną pozycję zarówno w Polsce, jak i w Europie? Przede wszystkim muszę wspomnieć o naszych tutaj ciągłych zamiarach inwestycyjnych, ale też i obecnie realizacja. Jesteśmy w trakcie budowy nowej rzeźni. Ta nowa rzeźnia rozpocznie funkcjonowanie we wrześniu tego roku. Ponadto budujemy zakład dodatków paszowych. Będzie to taka unikalna fabryka zajmująca się przetwarzaniem tego, co by się wydawało, w tym momencie musieliśmy oddawać do innych firm do utylizacji. Obecnie sami będziemy te produkty przetwarzać. Jesteśmy też w trakcie budowy nowej paszarni w okolicach, na Śląsku, w Śląsku Opolskim, w okolicach Kluczborka. Jest to bardzo duży zakład, który będzie zapleczem surowcowym w pasze dla istniejących zakładów, dla istniejących naszych ferm brojlerowskich z zakładów w Niepłomicach oraz dla naszego, dla trzody chlewnej, którą hodujemy w Gobarto SA.
Jakie są te inwestycje państwa? Czy to są takie inwestycje, które są jednocześnie wzorem? No bo państwo jesteście jednak międzynarodowym graczem. Cedrop to jest firma, która bardzo jest mocna w Europie i również jest liczącą się marką na całym świecie. Czy również te inwestycje, które państwo wprowadzacie, mają taki charakter innowacyjny i one są postrzegane w Europie również jako pewnego rodzaju przedsięwzięcia, które wyznaczają również trend w branży? Jak pan to widzi? Uważam, że w Polsce faktycznie wyznaczamy trend. Wiele firm, naszych konkurentów, próbuje powielać nasze dokonania. Oczywiście skalę, którą my osiągnęliśmy, jest trudno doścignąć, mówiąc prosto. Natomiast te nasze innowacyjne, no, to że budujemy, że korzystamy z wyposażenia, które realizują najlepsze firmy tego typu na świecie. Jeśli chodzi o rzeźnię, korzystamy tutaj z firm holenderskich, no niestety nie polskich. Jeśli chodzi o zakład produkujący dodatki paszowe, też będziemy korzystać tutaj z doświadczeń duńskich i na przykład hiszpańskich. Natomiast muszę powiedzieć również, że staramy się i to bardzo, chcielibyśmy i staramy się korzystać z doświadczeń polskich. I mamy mnóstwo fajnych firm, doskonale radzących sobie na naszym rynku, zajmujących się również wyposażeniem naszych zakładów paszowych, zajmujących się pewnymi uzupełniającymi te duże inwestycje, o których wspomniałem, elementami. To są nasze tutaj rodzime firmy pracujące w Ciechanowie, pracujące w Polsce. Ponadto wspiera nas mnóstwo firm, tutaj na przykład nasze rzeźnie buduje z nami związana od lat firma krajowa, która naprawdę może poszczycić się wieloma osiągnięciami, a przede wszystkim największymi inwestycjami swoimi w Cedrobie. Panie prezesie, jak pan określił sytuację w branży? Gdzie są te najważniejsze rynki, na których w tej chwili toczy się najtwardsza, najbardziej taka mocna rywalizacja? I kto jest państwa największym konkurentem? Może jakie kraje, jakie rynki są najbardziej w tej chwili konkurencyjne? Zawsze była to była Stany Zjednoczone, Ameryka Południowa. Czy tak jest nadal? Jak zmienia się sytuacja w branży, patrząc z perspektywy konkurencyjności w tej branży? Tak naprawdę największym producentem drobiu na świecie są nadal Stany Zjednoczone, później jest potężna w produkcji brojlerów Brazylia, później Unia Europejska jako, przepraszam, Chiny, a za Chinami dopiero Unia Europejska. Muszę powiedzieć, że inne kraje też próbują rozwijać produkcję drobiarską. Tutaj budzące się Indie, wstająca do produkcji Rosja, Meksyk. Są to kraje, w których dynamicznie rozwija się drobiarstwo. Polska przy obecnych tutaj statystykach bodajże jest 7. krajem na świecie, który w ilości produkcji drobiu. Dlatego też i jak się okazuje, to co spożywamy w kraju nie zawsze może być spożyte, dlatego też jesteśmy zdani na bardzo wielki eksport, dynamiczny eksport. My szukamy swoich tutaj dróg w różnych miejscach świata, w różnych miejscach kuli ziemskiej. Jesteśmy znani w Dubaju, czyli w Emiratach Arabskich. Sprzedaliśmy duże ilości naszych kurcząt do Egiptu. Również staramy się sprzedawać nasze produkty w Azji Południowo-Wschodniej. Próbujemy sprzedaż naszych produktów w Afryce. Był moment taki, że sprzedawaliśmy nasze elementy z kurcząt również na Kubę. Jednym słowem, jesteśmy w wielu, wielu krajach świata. Ale nie tylko my, tak jak powiedziałem na samym początku, dynamicznie się rozwijamy. I dla nas tutaj takim naszym dużym, że tak powiem, konkurentem w tej są inne kraje. Tutaj wspomnę Rosję, która bardzo dynamicznie próbuje rozwijać swoje możliwości handlowe w krajach Zatoki Perskiej, Ukrainy, która również w tamtej lokalizacji też próbuje sprzedawać swoje kurczęta. Także naprawdę jest sporo do zrobienia, do roboty i no, trzeba działać. Czyli tutaj takimi budzącymi się graczami na dużo wagi ciężkiej to jest właśnie Rosja i Ukraina. W Rosji to jednak ta produkcja mięsa drobiowego w ostatnich latach mocno wzrosła i to jest w tej chwili gracz, który rozwija swoją ekspansję nie tylko na rynkach ościennych, ale również na tych rynkach, na których państwo również jesteście. Tak.
To jest podobna sytuacja z Ukrainą. Tak, no Rosja i Ukraina w ostatnim okresie bardzo, bardzo mocno rozwinęła tę dziedzinę rolnictwa. Są duże zakłady przemysłowe w Rosji, które próbują z powodzeniem sprzedawać swoje kurczęta na rynku arabskim przede wszystkim. Rosja zamierza również, według informacji, które uzyskałem, sprzedawać swoje produkty, kierować swoje produkty również na rosnący rynek chiński. Chiny to jest taki specyficzny rynek, na którym wszystkie kraje próbują sprzedawać swoje kurczęce produkty, ponieważ w ostatnim okresie nastąpiła tam dość znaczny poziom, wzrósł znacznie do poziom dochodów tak zwanej klasy średniej. Stąd nastąpił większy popyt na mięso w ogóle, na mięso drobiowe w tym. Wiele krajów próbuje dostąpić możliwości sprzedaży swoich produktów na tym rynku. Również my staramy się od lat o pozwolenia na tamtejszym rynku. No niestety na razie kończy się to na rozmowach rządowych pomiędzy naszymi krajami. Jesteśmy jednak dobrej myśli. Wróćmy jeszcze na chwilę do rynku krajowego. Jakie pan widzi zagrożenia, jeżeli chodzi o rynek krajowy, o rozwój tej branży? Zagrożenia takie wewnętrzne. Tutaj pojawiają się również na przykład postulaty organizacji ekologicznych, które chcą prawnie ograniczyć rozwój dużych ferm. Czy to jest duże zagrożenie dla branży, jeżeli chodzi o sektor mięsa drobiowego i w ogóle branży mięsnej, jak pan sądzi? Panie redaktorze, rozpoczął pan swoją wypowiedź od zdania, że polskie drobiarstwo rozwinęło się dlatego, że nikt nam nie przeszkadzał. I to naprawdę jest bardzo fajne i mocne powiedzenie. Natomiast obecnie, jak rośnie tam produkcja, no ktoś te nasze ptaszki musi bilansować, ktoś musi je oceniać. Oczywiście te organizacje ekologiczne, które są, one są potrzebne, bo one pozwalają mi się zastanowić nad tym, jak to produkować, jak to dalej planować. Ale często wystąpienia tych organizacji są grubo przesadzone. Niestety są one, nawołują do różnego rodzaju wystąpień. Uważam je w zasadzie za szkodliwe. A jak pan ocenia sytuację na rynku mięsa wieprzowego? Czy pana zdaniem można na nim powtórzyć sukces CEDROB-u i polskiej branży mięsa drobiowego? To jest rynek mięsa wieprzowego, jest trudnym rynkiem, od lat przeżywającym poważne problemy. Czy tutaj można państwa osiągnięcia przełożyć wprost i sprawić, żeby ten rynek wyszedł na prostą? Uważam, że tak. Panie redaktorze, w 2014 roku CEDROB objął akcję PKM Duda, spółka akcyjna. Od 2017 roku ta spółka nazywa się spółką Gobartu. Tam przyjęliśmy do działania unikalny program Gobarto 500. Gobarto 500 jest to przedsięwzięcie polegające na odtworzeniu hodowli trzody chlewnej w Polsce. Muszę państwu powiedzieć, muszę panu redaktorowi powiedzieć, że w Polsce do produkcji naszych wędlin 40% mięsa surowca mięsnego sprowadzanych jest z zagranicy. Ponadto rocznie około 6 milionów prosiąt do naszej produkcji, do naszej hodowli sprowadzane jest przede wszystkim z Danii. I teraz CEDROB i Gobarto przede wszystkim, bo to jest ich program sztandarowy, Gobarto 500, próbuje odtworzyć polską hodowlę. Ja uważam, że przy naszej konsekwencji, wspólnej konsekwencji, przy udziale władz, dodam, że w deklaracji tego projektu podpisał się pan premier Morawiecki, pan marszałek województwa podkarpackiego, pan Ortyl, oraz nasz prezes tutaj Andrzej Goździkowski. Uważam, że dzięki temu jesteśmy w stanie podołać i zrealizować ten nasz ambitny program. Panie prezesie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za wizytę. Dziękuję uprzejmie. W telewizji w Polsce. Dziękuję panu za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był pan Włodzimierz Bartkowski, prezes Ogólnopolskiego Związku Producentów Drobiu Poldrób oraz wiceprezes zarządu CEDROB SA. Dziękuję panu. Dziękuję bardzo państwu.